Radio Zosian coś tam działa. Dziękujemy Zosi za sponsor internetu. Ale mówię Zosian, no to albo Zosia, albo Anno. Dziękujemy serdecznie sponsorom. I powiem wam, niesamowita historia, podwójna dzisiaj. Wysiadam z autokaru nad jeziorem turkusowym, patrzę, nie ma jeziora. Czy my tu dobrze przyjechaliśmy? Ale pan na parkingu mówi, że to tu. I obok przychodzi mój kuzyn. Niesamowite. U niego byłem 4 lata temu właśnie na wyjeździe z dziećmi na wakacjach. Byliśmy tam 2 tygodnie. Oni nas bardzo pomagali, opiekowali się, w ogóle super, super. I spotkałem go teraz na parkingu i w ogóle nie było to planowane. Czy wczoraj rozmawialiśmy, ja wiedziałem, że to gdzieś w okolicy jeździ, ale się w ogóle nie umawialiśmy na tą godzinę i na to spotkanie, a tu proszę. No i dobra, no to idziemy, mówię, Grzesiek, idziemy na kawę, dobra, a Grzesiek mówi, dobra, ja płacę, mówi, nie, ja płacę, nie, ja chcę płacić, dobra, nie, ja, to ty zapłać, dobra. No i siedzimy na tej kawie, a obok, bo oni z wycieczką przyjechali, siedziała jedna pani, nazywała się Basia, która chodziła z moją mamą do podstawówki i były koleżankami w podstawówce. I mi zaczęła opowiadać, jak to z moją mamą siedziały na ławce i mówiła, wiesz Basia, ja idę już do domu tu, dobra, a ja też idę, bo moja mama też jest Basia i były dwie Basie koleżanki z podstawówki. No i że się tak kolegowały, nie? No i się i spotkałem i mówię, dzwonię do mamy, mówię, wyjmuję komórkę, nie ma zasięgu, mówię, nie dzwonię. No ale spotkałem koleżankę jeszcze mamy, no i no, takie właśnie tym. Więc to niestety tak bardzo chciałem pójść na plac zabaw i pobujać się na huśtawce, ale niestety musiałem wypić kawę. Słuchajcie, jest jakaś piosenka z radio? Zosian? Cisza, Bednarka. Jest na coś po polsku. Cisza, Bednarka, cisza. Filip chce ciszę, Grzegorz Turnał, cisza. Między ciszą a ciszą coś tam się kołyszą. Co to? I idą. Cisza jest cicho. Wszystko oczy zielone. Piosenka o kebabie. Przypominam, że nie jemy w autokarze, zostawiamy go. A po prawej stronie widać Zalew Szczeciński. Tam taka duża woda, jakby morze, ale to nie morze. To Zalew Szczeciński. Piosenka o kebabie. Piosenka o kebabie. Nie ma, ej, drogie dzieci, ja wiem, że rzadko wyjeżdżamy i nie wszystko tłumaczę, toaleta była 10 minut temu. Ale czemu się tutaj wypili tego, ty tam już świeci buce? Już się nie Thank you.
słuchajcie, a może to była na przykład piosenka o świętej siostrze Faustynie. Ktoś śpiewał dla siostry Faustyny, przez swe oczy zielone oszalałem, może siostra Faustyna miała zielone oczy. Gwiazdy chyba tym oczom oddały cały blask. Nie, rudą nie, ruda to jest już pojechane. Nie, odpocznijcie od śpiewania. Popatrzcie, na prawej stronie są takie wspaniałe wiatraki. Co Rudo, to na pewno niebo to jest zbyt pojechane. Co to? No, Rudo, to niebo to jest zbyt pojechane. Na waszym życiu, żeby tyle krów naraz zobaczyć. Policzcie te krowy i idźcie spać. Ale kiedy? A kto zgadnie, poprawnie? Popcorn! Zapalniczka leży! Jutro... A kto z chłopaków jutro chciałby zagrać mecz piłkę nożną, niech zrobi wow! 3-4! Aha, czyli 6 osób. Dziewczyny też mogą. A kto by jutro chciał zobaczyć bajkę Trolle, niech powie wow. Czyli 4 osoby, dobra. A kto by chciał jutro wystąpić w konkursie karaoke z nagrodami, niech powie wow. 3-4. Czyli 5 osób. A kto już nie pracy ziemniaka? Czyli jutro musi być konkurs skoku z banki, zwierzę kościoła. Każdy mówił, że się boi, ale jak się zawiąże oczy, to potem już jest łatwo. Musimy wymyślać jutro jakiś konkurs, żeby były nagrody albo medale. A wręczenie tych medali byłoby w niedzielę na przykład. Z ogłoszeniem wyników. Patrzę na ten. Ostatnia szansa, żeby ktoś może, jak ma swoją jakąś ulubioną piosenkę, żeby rzucić hasło. To wtedy... Nie. Dobra. Żadne piosenki, bo jest taki chaos straszny. Żadne piosenki. Brawo! Damy odpocząć chłopakom, bo już Filip nie wytrzymuje tego... tego hałasu. Teraz... Po autokarze będzie wędrowała lista, gdzie wpisujemy, lista z długopisem będzie, gdzie wpisujemy swojego maila, jeżeli chcemy dostać informację tajną, gdzie znajdują się w internecie zdjęcia z naszych półkolonii. Trzeba napisać swojego maila i na tego maila zostanie wysłana informacja, link. Ten link trzeba będzie kliknąć i tam pojawią się, wyskoczą zdjęcia. Więc zaraz najpierw ta lista po lewej stronie autokaru pójdzie do tyłu, a kiedy już trafi na sam tył, no to wtedy niech wróci po prawej stronie autokaru. Proszę właśnie drukowanymi literami. Nie puszczamy piosenek, bo Filip nie wytrzyma. Możemy jeszcze raz zaśpiewać ewentualnie dla Pawła i Piotrka, ponieważ mają się imieniny. Trzecią zwrotkę.
A Paweł powiedział, że ma chyba jeszcze cukierki nawet. To może wsiądziemy autokaru, to może załapiemy się na cukierka. Teraz cukierków nic nie ma. Nie wolno jej. No to zaśpiewajmy dla Pawła i Piotrka jeszcze raz. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. A kto? Amen. Dobra, i trzecia zwrotka. Niech im gwiazdka pomysłości nigdy nie zagada się. Nigdy nie zagada się. A kto z nami nie zje cuksa, niech pod stołem zaśnie. A kto z nami nie zje cuksa, niech pod stołem zaśnie. I czwarta zwrotka. 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyją nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyją nam. Niech żyją nam, niech żyją nam. Przepraszam, wersja przyszła. Przyszedł e-mail z Watykanu od papieża Franciszka, żebyśmy zaśpiewali jeszcze jedną piosenkę. Uwaga. Życzymy i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. Niech miłość i pokój w sercu swoim gości. Niech nigdy nie braknie, niech nigdy nie braknie ludzkiej życzliwości. Niech nigdy nie braknie, niech nigdy nie braknie ludzkiej życzliwości. Wiem, godzina 15. Właśnie, koronka jest jeszcze w letnicy później. Godzina miłosierdzia, jasne. I pomodlimy się koronką, dobrego miłosierdzia. Za chwilę. Tam na pójdzie ma gitary, gitara została strasznie smutno. Paweł, bardzo cię proszę, żebyś poprowadził koronkę do Bożego Miłosierdzia. Czy podejmujesz się tego zadania? Nie. To nie będzie koronki. Dziękuję. Dziękuję. Dobra. Czytała za Państwa Krystyna Czubu. No weź poprowadź. Ja zacznę, a ty skończysz. Nie, tam jeszcze masz ten. Ja zacznę, a wy poprowadzicie tam dalej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Koronka do Bożego Miłosierdzia. Właśnie jest związana z siostrą Faustyną, która miała pewnie oczy zielone, przez którą ktoś oszalał. I koronka do Bożego Miłosierdzia związana jest z taką modlitwą, prośbą, najskrócie mówiąc, o Bożą miłość w naszym życiu. Niektórzy mówią, że to ważne, inni mówią, że to nieważne, inni mówią, że a co tam się tam. Ale jednak jest to ważne. Jest to bardzo, bardzo ważne. I to jest godzina 15, mówię, godzina miłosierdzia. A dlaczego nie godzina 13, godzina miłosierdzia? A dlaczego nie 19, kiedy jest wieczorynka, bo wtedy można, nie wiem, bajkę zobaczyć i jest fajnie. Godzina 15, dlatego...
właśnie Paweł, bo to godzina, kiedy Pan Jezus umarł z miłości do nas, dlatego jest godzina 15, to jest ta godzina, kiedy mówimy godzina miłosierdzia. Więcej bym Wam opowiadał, jak najbardziej, a na razie pomocmy się koronką do Bożego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzez Niego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie być nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. A, jeszcze jest osób, za kogo się modlimy. No ja się na przykład modlę za naszą parafię, czyli tą katedralną. Każdy może się modlić w jakiejś swojej sprawie. Za coś podziękować. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczył do końca Piłatem, krzyżował, umarł i pogrzebem, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty w obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Wszechwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłagane za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Ojcze Wszechwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew duszej bóstwa najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. O krwi i wodą, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufam. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Za chwilę pójdzie lista z mailem, a wcześniej jeszcze, kto zna tą piosenkę, niech śpiewa. Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki. Oto moje serce przecież wiesz, Tyś miłością mą jedyną jest. Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki. Oto moje serce przecież wiesz, Tyś miłością mą jedyną jest. Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki. Oto moje serce przecież wiesz, Tyś miłością mą jedyną jest. No i zaczęło padać. Jeszcze nie spokojne. O, to ja. A ja chciałem otworzyć Radio Krzyżowiec, a tu Krzyżowiec mi uciekł. Chciałem się zapytać Pawła, dlaczego nazwa Krzyżowiec i kto to byli Krzyżowcy, i czy Krzyżowcy to byli Krzyżacy, czy jednak się różnili, czy jednak byli podobni do siebie, a Krzyżowiec mi uciekł i nie będzie Radia Krzyżowiec, no. A jest. Pojawiam się i znikam, Proszę bardzo, Radio Krzyżowiec, gdzieś nawet przybliżył ta oryginalna nazwa. Czy miałeś ją wcześniej przygotowaną, czy raczej tak spontanicznie? I o czym ona mówi? Kto to byli Krzyżowcy? No właśnie, kilka słów. Kilka słów, zacznijmy od tego, proszę Państwa, że Ave Maria. Czy Deus Vult, jak woli? Deus Vult też jest bardzo uznawane, ale to już nie wchodźmy w szczegóły. Jak powstała nazwa? Nazwa powstała przypadkowo. Otóż jesteśmy przy katedrze i tak jakoś. Krzyżowcy byli osobami wybranymi, byli przede wszystkim świętymi, no bo jak wiadomo, ten, który poszedł odbijać dzień święcony z rąk niebiernych, od razu odpuszczane mu były wszystkie grzechy, więc byli osobami świętymi, można ich tak nazwać.
ale kim byli? Byli przede wszystkim tymi, którzy bronili uciśnionych pielgrzymów podróżujących do Ziemi Świętej, którzy niestety nie mogli tam podróżować, bo wiadomo, Ziemię Świętą przejęli niewielne Muzułmanie, przejęli ją też Żydzi. Żydzi, którzy tam ciągle są od 5000 lat, jak nawet nie więcej, no ale to jest nasze miasto i dlatego powinniśmy ją. Przede wszystkim tak, może troszkę z historii, były trzy ważniejsze zakony, zakony rycerskie, którymi byli krzyżowcy. Był zakon Janitów, Templariuszy i Krzyżaków. No, dokładniej zakony Najświętszej Marii Panny, od dzieciątka jest chyba tak, na 90%. Przede wszystkim zbroje mieli różne były, ale dlaczego tam pojechali? Pojechali tam na zlecenie papieża Urbana II. Papież Urban wydał akt, to chyba można nazwać, z 1095 roku, albo 4. Za to sobie ręki uciąć nie dam, dam za inne rzeczy sobie uciąć rękę, ale nie za to. No więc krzyżowcy zaczęli podróżować do Ziemi Świętej na zlecenie papieża, tworząc krucjaty. Krucjat łącznie było 8, ale licząc krucjat dziecięcych, krucjat cywilnych, to krucjat krzyżowych. Krucjata to była zbrojna wyprawa do Ziemi Świętej po to, by odbić ją i by modlić tam bezpiecznie po to, by Ziemia Święta była nasza. Krzyżowcy byli, no, prawie będzie 900 lat temu. Od, no, wyprawy krzyżowe były, toczyły się przez prawie 200 lat. Czym się różnią? Nie. Ci byli ci, co pojechali do Ziemi Świętej, a ci późniejsi do nas nie, bo weźmy na przykład taki... Dziękuję.
dziękujemy bardzo, bardzo dziękujemy w imieniu dziadków z Wielic za pozdrowienia. Na pewno nas słuchają. Zawsze słuchają o tej 15, włączają Radio Krzyżowiec. Słuchają Radio Krzyżowiec 140.8 FM. Więc cóż nam pozostało, no. Droga została umyta, spadł deszcz, letni deszcz, taki fajny. Albo pośpiewamy jakieś piosenki ze śpiewnika. Drogie dzieci, zapinamy pasy, mam, żeby każdy miał zapięte pasy. Radio Krzyżowiec. Papa Tracy. Papa Francesco. Radio Krzyżowiec. A co chcecie? Żeby Radio Krzyżowiec się utrzymało, musi puszczać komercyjne piosenki, ale żal. A gdybyś ty kiedy urodzić gwiazdo, z tym słowy woi, tu coś czekolada jest słodka jak mił, nie ma jak lwy. O, jest taka piosenka. Zosia, masz internet? Mam. Tu włącz coś, dobra. Włączasz, co włączasz? O, już włączyłam. Dobra, leci. Dobra, przestawiam mikrofon. Ocierasz moje łzy, rozjaśniasz każdy dzień. I w ciszy nocnej mgły, słoneczny budzisz dzień. Za swej miłości dar, tej co przemieniła nas. Za to, żeś jest wśród nas, mój Boże, kocham Cię. Szkoda, że nie macie takiego śpiewnika z pielgrzymki na Jasną Górę. Nie słyszę, co tam mówicie, bo jest za daleko, siedzicie. Zadzwońcie, podaję numer telefonu 882-345-678. O, kabaret Osto Wakacje. Radio Krzyżowiec. O, to jest piosenka dobra. Niechaj stąpi duch twój i odnowienie życia dajmy spłynie deszcz na spragnione serce, obmyje i uświęcie. Uwielbienia niech popłynie pieśń. 3, 4. Niechaj stąpi duch twój i odnowienie życia dajmy spłynie deszcz na spragnione serce, obmyje i uświęcie. Uwielbienia niech popłynie pieśń. Po prawej zobaczcie jakieś śmigła od wiatraku. Niechaj stąpi duch twój i odnowi ziemię. Życie dajmy spłynie deszcz na spragnione serce. Obmyje i uświęcie. Uwielbienia niech popłynie pieśń. Niechaj stąpi duch twój i odnowi ziemię. Życie dajmy spłynie deszcz na spragnione serce. Obmyje i uświęcie. Uwielbienia niech popłynie pieśń.
kochała. Jezusowi, który za mnie życie dał, za mnie życie dała. Ten, który umiłował mnie, umiłował mnie. Jezus, tylko Jezus Pan jest. Radio Krzyżowiec. Hej Jezu, królem tyś, hej Jezu, królem tyś, życie Twe uwalnia mnie, życie Twe uwalnia mnie. Będę sławić cały dzień, będę sławić cały dzień. Doskonałe drogi Twe, doskonałe drogi Twe. Hej Jezu, Panem tyś, hej Jezu, Panem tyś. Chcę słuchać Twoich słów, chcę słuchać Twoich słów. Te królestwo ujrzeć chcę, te królestwo ujrzeć chcę. Chwała Panie spełni się. Pani spełni się, chwała barankowi, cześć, chwała barankowi, cześć. Weź mnie do ziemi swej, weź mnie do ziemi swej. Zwyciężymy w imię Twe, zwyciężymy w imię Twe. Ogłosimy rządy Twe, ogłosimy rządy Twe. Tu, 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 i wojownicy Pana, wojownicy Pana. Nie zabijają, nie zabijają. Walczą miłością, walczą miłością. Duchową amunicją, duchową amunicją. Weź udział w trudach, weź udział w trudach. I przeciwnościach, i przeciwnościach. Jako dobry żołnierz, jako dobry żołnierz. Jezusa Chrystusa, Jezusa Chrystusa. Tylko Jezus, tylko Jezus. On moim Panem jest, on moim Panem jest. On mnie kocha. Ja to bardzo dobrze wiem. Ja to bardzo dobrze wiem. I oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Pociąg. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Wojownicy Pana.